Witajcie serdecznie, moi drodzy. Znajduję się w tej chwili na morzu, ale nie jest to miejsce zupełnie przypadkowe. Jeżeli spojrzycie na współrzędne geograficzne na tym GPS-ie, dostrzeżecie, że przekroczyłem 66 stopni szerokości geograficznej południowej i 33 minuty, co oznacza, że znajduję się wewnątrz antarktycznego koła polarnego. Kontynent Antarktydy znajduje się w tej chwili za mną, niestety nie widać go, nie pozwala na to pogoda, jest koniec antarktycznego lata, sypie rzęsiście śnieg, ale powiedzmy może sobie kilka rzeczy o samej Antarktydzie. Antarktyda to ostatni z odkrytych kontynentów, kontynent najzimniejszy, najbardziej suchy, najbardziej wieczny. To właśnie tutaj znajduje się biegun południowy. Prawie cała Antarktyda skuta jest grubym lodem, miejscami nawet na niemal 5 km grubości. Gdyby ten lód uległ stopieniu, poziom morza na całym świecie podniósłby się o około 60 metrów, a niestety tracimy ten lód w coraz szybszym tempie.